Słuchaj, nie wiemy od czego zacząć gratulacje, czy od tego, jak wspaniale idzie ci teraz w pracy, czy od tego, że już niebawem zostaniesz tatą. No oczywiście zostaniemy rodzicami, z Lenką, z żoną. No i jest bardzo fajnie, wszystko idzie pięknie, bajkowo. Na razie tak się z tego cieszymy i spędzamy dużo czasu razem. Jak się przygotowujesz do tej wyjątkowej roli? No przygotowanie jest naturalne, nic specjalne, no wszystko jest około teraz dzieciaka, tak kupują się rzeczy, robi się pokoik i wszystkie te rzeczy, no i do tego jeszcze będziemy się przeprowadzać potem, także trochę jest dużo na głowie, ale spokojnie, ja to z żoną ogarniam bez problemu. A czy wybraliście już imię? Tak, imię jest, ale na razie nie chcemy zdradzać. Jest to chłopak, a jest to polskie imię, mogę zapewnić, i czeskie imię. Wow, to jestem bardzo ciekawa, jak wybrzmi. No, ale wybrzmi... Nie, teraz nie. Powiedz nam, jak się czuje twoja ukochana? Lenka się czuje bardzo dobrze. Na razie rośnie brzuszek powoli. I myślę, że... To macierzyństwo teraz, jak ja odczuwam z moich oczach Lenkę, jest tak, że jest jeszcze więcej, jest taka wrażliwa. Także czasami widzi jakieś filmiki na Instagramie i się poplacze, bo po prostu teraz taki czas jest.